Gdybyś został królem Polski, jaka byłaby twoja pierwsza decyzja? Podział Polski. Przywróciłbym karę śmierci. Jak często miewasz kosmate myśli? Za często. Ogólnie jestem cały dosyć mocno kosmaty. Opowiesz o jakiejś konkretnej? Ojej, może lepiej nie. Jakie jedzenie z dzieciństwa wywołuje w tobie traumę? O, miałem sąsiadkę, która zawsze mnie karmiła i mówiła: w brzuchu i tak się wszystko wymiesza. Więc każde, które mi mieszało. Którym smerfem byłbyś w Wiosce Smerfów? Bym był osiłkiem. Zdecydowanie osiłkiem. Pizza. Puszysta czy cieniutka? Cieniutka. Cieniutka. Kiedy wspiąłeś się na wyżyny swoich możliwości? O, niedawno się wspinałem na 5400 metrów. Jak broniłem pracę inżynierską i ściągałem wtedy. Coś niemożliwego mi się udało. Czy masz zaklejoną kamerkę w laptopie? Nie. A faktycznie chyba powinienem. Co byś chciał robić na emeryturze? O, już mi się marzy ta emerytura, mam tyle planów. O, to co porządny Niemiec, jeździć po świecie, Australia, koale, te sprawy. Co się w życiu naprawdę liczy? Szacunek ludzi ulicy. Szacunek ludzi ze Świdnicy. Czy włosy w nosie powinno się golić? Powinno się, albo ktoś powinien ci golić. Wyobraź sobie, że masz patyczaka. Jakie nadajesz mu imię? Jeżeli to dziewczynka, to pewnie Patty. Jaki sos do hot doga? Tysiąca wysp. Co mówisz, gdy chcesz spławić namolnego telemarketera? Jeżeli jest z pewnej konkretnej firmy, mówię: ej, won. Która teoria spiskowa wydaje ci się prawdopodobna? Leper nie popełnił samobójstwa. Że Polska to niemiecko-rosyjskie kondominium pod amerykańsko-żydowskim zarządem powierniczym. Grzegorz Braun, pozdrawiam. Pamiętasz moment, w którym poczułeś się dorosły? Kurde, nie. Tak, gdy dowiedziałem się, że zostanę tatą. Na koniec masz szansę przekazać ludziom coś ważnego. Przekazuję 1% na Fundację Viva. Subskrybujcie, followujcie, lajeczki, komentarze i udostępnienia. Wielkie dzięki. Elo, trzymaj się, na razie. We'll be right back.